Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was razem z Frodo. Cześć, witajcie. W kolejnym customie pod tytułem Poseidon Sanctum Reboot. Dobra, jedziemy, nie? Dobra, jedziemy i to jest gdzieś tu pod spodem. Zrobiliśmy przycisk, tak? I chyba musimy się wrócić, tylko wiesz co ci powiem? Tam zobacz, w rogu drugim, w drugim rogu jest apteczka, ja już ją widziałam ostatnio. Aha. I bardzo bym chciała ją zdobyć. Aha, chcesz apteczkę, dobra. I przed nami, tak, przed nami jest kolejny klocek, na którym możemy się chycić. Nie wiem, czy tu jest. O, jest. Bo ja widziałam taki klocek nad jedną kładką, ale na ten klocek nie dało się wejść. Przypuszczam, że on będzie gdzieś tutaj na wprost. Był taki pod ukosem, on był taki ściachany jakby. I nie dało się na niego od dołu wskoczyć. Tak, aha, mam ten klocek. Aha, okay. Tylko trzeba na niego jakoś sobie tutaj, broń Boże, chyba łapkami się nie da. No jest, ale to jak to zrobić, mówisz? Mam ten sekret. O, to ale nie. To jest... No. Bo ja jestem trochę za nisko. Nie, ty miałeś chyba być z tego... Nie, ty miałeś... Widzę ten, no, widzę. Ty dobra. Miałeś z tego guzika, wiesz, tak... Tak, tak, masz rację. O Boże, dobra, to jeszcze raz. To chyba to było, nie? Tak. I to nam się... Ja nie zrobiłam tego przycisku. Jestem debilem. Bo myśmy sobie zrobili... Jak myśmy to zrobili? Rozumiesz, że ja nie zrobiłam odcinku... tego przycisku? Tak, ja nie wcisnęłam przycisku. Teraz wcisnę. W następnym odcinku se zrobimy to. Tak, no i teraz dopiero musiałam się... Jeszcze raz to robię. Tylko wiesz co, ja nie wiem, gdzie za bardzo jest ta... Jak zrobisz przycisk, to rob rola i rola. Na przycisku robisz rola i skaczesz przed siebie. Przed siebie? A! Tak. Aha. Przed siebie. No zobacz z flarą sobie, nie? Właśnie nie widzę tego, też nie ma. Aha, no tak mało wiele przed siebie, no ale dobra, troszeczkę trzeba spędzić. No delikatnie w prawo, ale widziałeś, no. Widziałem to, widziałem. Te flary mnie zabijają. Drugi raz mnie zabiła, jeszcze tu gdzieś powinna być, tak? Może tu? Ale to... O Jezu! Tutaj niewidoczne platformy. Ale słuchaj, jak skoczę na ten... na te pochylnie, to co, to spadnę? Nie, 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 nie. Tylko nie łap się łapkami, bo ona się tego nie łapie. Okej. Okay. Powiedziała w momencie, kiedy złapałem łap. Nie wytrzymał. Zaraz może tu się podpala. Ładny ten dźwięk. Oho, sekretu. Widzę coś nieładnego. Aha, tak, tak. Ja pierdziele, co tu będzie, już tak czuję. Znaczy, lubi wszyk, ale może być tragiczniawszyk. Ciszczywszyk. Tak. Czekajcie, jeszcze wisząc zapiszę. Nie, nie. Jezus, weź mi nie mów, bo ja tam dopiero docieram. Ja mam to otwarte. Ja pierdzielę. Ja też bym nie zapomniał przycisku. No nie, słuchajcie. Dramat. No już, nie. Słuchajcie, to będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężkie. No co ty robisz? Dziołcha! O, jeszcze rakietka. Jezu, czemu ty mnie straszysz? No nie, słuchaj, ja tego nie zrobię. No jestem jakieś, gdzie są czaszki, tak? To jest to? Nie, jeszcze nie. Ej, słuchajcie, ja teraz nie potrafię tam wyskoczyć w ogóle, ja tu muszę robić save. Nie potrafię sobie, słuchaj, poradzić. Nie mogę tego złapać się. Aha. No dobra.
O Boże. Jak ja uwielbiam jakiś czas. O my God, chyba wiem, co trzeba tu zrobić. Tak czuję. Tu jest gdzieś jakaś w ogóle ta... No nie! Jaka desela w ogóle. O, ty głupie jest. O nie, Boże! Nie, no nie, weź! Nie, nie. Kurde, podpaliłam się teraz, więc zaraszało. Już się palę. O matko, a w którym to Mańkę? Przepraszam. No właśnie. O Boże, co ty mi tutaj dajesz? Boże, mam to chyba. Przestań. Mam to gówno. Naprawdę trochę się trzeba namęczyć, uwierz mi. Gdzie to się otworzyło, to ja nie wiem. To się namęczyć to jest... No nie. Kurde. No. No tak, ale z tej strony też są kolce, nie no, rozumiem. Tak, tak. Trzeba te drugie kolce jakby sprowokować do tego, żeby one się zaczęły poruszać. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Ure, bo są to... trzy. Trzy? No bo trzy lecą, nie? Aha, ja wiem, o których ci kolce chodzi, ale... Nie wiem, że te trzecie trzeba sprowokować. Ale wiesz co, to też tak... No jak? Nie, bo chodzi o to, że jak tą stópką po prostu, wiesz, depnę, to trochę to mnie była, to... To była czasówka? Nie. Aha, już słyszę jakąś nutę, to pewnie kogoś trzeba zabić, no. To będziesz musiała troszkę poczekać, no wiesz. No dobra, tylko mam jakąś akcję. Tylko zabiję sobie przeciwników. No, Boże! Przeciwników. Jak to sprowokować te drugie kolce, o czym ty do mnie mówisz? O, zabiło mnie. Te trzecie, nie drugie, trzecie. Znaczy te trzecie. No, a, jeszcze się zamknęło, nie no, spoko. Nie rozumiem. Aha, bo tutaj jest taki odpoczynek. Aha. Dobra. Wiem, o co chodzi, ale to jest jakaś katastrofa, Paulina. No. No nie, naprawdę stópkę. No tak, właśnie tak się podpalałam, o tą głupią stópkę. Nie wiem, gdzie to jest. Słuchajcie, to będzie dobry pomysł? Ja to robię tak? No nie, tu kolce mnie zatrzymały, no serio. A może to nie trzeba na kolce? Naprawdę. Jaka masakra w ogóle to jest. No, jest ciężkie. Aha. I my będziemy tutaj wychodzić. Pamiętasz to czołgane? Ja wiem, że odpowiesz, że nie. Wiem już. Ja powiem, że nie. O, myślałam właśnie. Tak właśnie myślałam, Grzesiu. One idą, no dobra, one idą, ale ja teraz nie wiem, jak ja mam to zrobić, bo ja teraz jestem przy tych kolcach. A te pójdą? Gdzie mówisz? Może tak zrobię, słuchajcie. No bo chodzi o to... No nie, no prawie by było, ale... Bo te kolce mnie zawijają, wiesz, które? Te takie... No. Które? Jak ci to powiedzieć? No te, które w sumie tak naprawdę jeszcze ich nie ruszyłem. One nie chcą iść. Ale które, te trzecie? No, te trzecie, one no to stoją trzeba, w miejscu, bo ja trzeba jestem przy kucnąć, bo trzeba zrobić skok w bok, w lewo, skok w prawo, do przodu, one się ruszą i dopiero możesz do przycisku. Rozumiesz, jak skoczyłam? Ja chcę zabawę, wiesz? Czekaj, ona tutaj coś mówi. That's what you're now searching for. I have to find a way to reach the starter's... Co robił? No, w sumie to dobrze, że się tam męczysz. Dziękuję. A, dobra, bo chyba jest zagadka, ale taką, co mieliśmy w sekrecie, wiesz? Pamiętasz sekreta, którego nie zdobyliśmy, promienie... Ale promienie słońca by to były? Pamiętasz te promienie, co trzeba było postawić skrzynki? A to nie było krzyż? Nie.
Jeszcze coś później? Nie, były takie skrzynki, że sekret pomnieliśmy, zrobiliśmy sobie to poza nagraniem, że trzeba było w promienie słońca takie wpierdzielić i wtedy się otwierało przejście. Znaczy ja nie wiem, czy tu jest ten sam patent, ale innego rozwiązania jakby nie widzę. Ja przetestuję i ci powiem, jak wtedy ewentualnie ustawić, dobra? Jak ci tam idzie? Ale zapisujesz sobie, rozumiem, w trakcie. No raczej. I pamiętaj, tak jak skaczesz tam do przodu, to od razu wskok tak w bok. Wiesz co chodzi, nie? Słyszę. Ja cię słyszę cały czas. Wskok w bok, później z powrotem w bok. Patrzę z tymi potworami. A no to co ty mi tam, to czemu mi nie gadasz, że już zrobiłeś? Ja się tu produkuję, zastanawiam się, kminie, nie wiem, tam tajemnice Poliszynela jakieś rozwiązuje, a ty, ja nie wiem. No bo ty mówisz mi o jakichś promieniach. No bo właśnie tak mi się wydaje, ja to testuję, jak nie to przyjdziesz i będziesz kminił co innego zrobić. No ja. Wydaje mi się, że promienie, bo już tutaj to mieliśmy. Nie, jeszcze. Mi tu jeszcze coś wyskoczy. Nie. Zobaczysz, gdzie wyjdziemy. O, jest, mówiłam, na promień. Także klocki, Grzesiu, na promienie słońca. Klocki na promienie słońca, no ja to mam już po zagadce. Aha, że mam wcisnąć to dwa razy, żeby to zadziałało, tak? Tak. Lara tam w pewnym momencie mówi, jak będziemy przyciskać przycisk i pokaże ten trójząb, że muszę wcisnąć jakby przycisk dwa razy, żeby to zadziałało jakby. I faktycznie, jak drugi raz wciskam, to pojawia się woda. Czekaj, klocki na promienie słońca, ale ja jestem... Boże, ja nie wiem, gdzie mam iść, bo później jest takie rozwidlenie, albo w lewo, albo w prosto. Gdzie poszłaś? Nie, tam, gdzie do wody? No przecież to jest to pomieszczenie, które już znamy. Masz do tej wody iść, nie? Do tej wody, dobra, do wody. No, bo otworzyłeś sobie bramkę, prawda? No, chyba tak. No, no to do wodzi i wodzi w to nowe miejsce otwarte, bo to jest przecież byliśmy tu dwa dni temu, Grzesiu. Tak, ja pamiętam, tylko że nie wiem w wodzie które. To taki długi korytarz? Długi korytarz, tak. Dobra. To się otworzyło? Tak. Dobra. Słuchaj, ja nie pamiętam, co było przed chwilką, a tym dwa dni. No, ja też niestety mam problemy z pamięcią. Dobra, pokazał się jakiś trójząb. Aha, to jest ta komnata. I promienie, mówisz. No, widzę te promienie. Okej, mamy, słuchaj, jako bossa na tle. O, bardzo fajnie. Na tle, nie Sofię. Sofię, przepraszam, Boże, nie słuchaj mnie. Gdzie mam iść? Wszystko pozamykane. Pizdu. O, mapteczkę zostawiłem, jak ja to zrobiłem. Co ja robię, słuchajcie? Przesuwam ten głaz w tym z powrotem. Rozumiem, że mam tu wskoczyć na górę, tak? No ale co, można ją zabić, czy co? Nie, no na pewno nie. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Tu jest jakiś jeden promień. Wszystko jest pozamykane, jakoś to trzeba otworzyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Pewnie jakoś trzeba będzie ją zabić. Co będzie mine? Co będzie mine? A, tutaj jest. No, no jakieś przyciski tutaj są, więc... A coś tam jest nade mną. A, tu jest jeszcze manki! Ale czekaj, ma manki już czy jeszcze? Nie, może zejdźmy na dół. Że coś się już otworzyło. Czy nie? Zmierzam, już tam jakieś dwie znajdźki były, ale walić to. Nie, tu się niestety nic nie otworzyło. Więc chyba na manki mi pozostaje tylko iść. A co on chce ten, co żeby z tym trójzębem zrobić? Wcisnąć przycisk? No. No ale ona powiedziała, że żeby to zadziałało, musisz wcisnąć dwa razy. I drugi raz musisz wcisnąć. Nie słuchałem tego. Ale dlaczego ja nie mogę tutaj wskoczyć, jakby nie rozumiem patentu? To z góry jakoś. Słyszę, znajdźki dwie, to teraz je wezmę. To jak ja mam tam się dostać? Jakby, słuchajcie, nie rozumiem.
że tędy. O Boże. Co ty tam masz? No Sofie, ja mam jakieś dziwne akcje. Słuchaj, dobra, zalało się to wodą. I tu gdzieś się płynie? Co? Masz zabrać trójząb. Zalało się to wodą. Aha, mam zabrać go. Trójząb i tam jest takie przejście, wiesz? Ja nie jest jakieś przejście. Tak jakby tutaj gdzieś się otworzyło. Gdzie ty tu masz jakieś przejście? Ale pod wodzie? Nie, nie w wodzie. No zabiła mnie Franca. Co? Nie w wodzie, nie? W wodzie jest przejście. Wojście, w wodzie, dobra, w wodzie. Ja wiedziałem, że gdzieś to słyszałem, tylko nie wiedziałem gdzie. Gdzie? W wodzie? Co? No jest, po lewej stronie od posągu. Kłamiesz mnie? Nie, nie kłamię. Ja jeszcze nie mam Sofii, Boże. No i będziesz ją właśnie miał, jak tam wpłyniesz. Co on sobie jaja robi? A to strzelasz coś z niej, do niej, czy coś? Nie? Nie. No nie, nigdy się Sofii nie dało zabić. Tu jest jakieś okienko, słuchajcie, ale można iść dalej tam, manki. No i zginę. Matko, jak ona mnie odpycha, głupia. Trzeba generalnie tu lokalizować przyciski. Przyciski, furtka, przyciski, furtka. O, apteczka. Przyciski, godosz. A tu mam gdzieś wyżej wejść? Gdzieś jakieś na dole się otworzyło na 100%. Czekajcie. Na dole? Tu właśnie jestem gdzieś na dole. Nie, ten bo jeszcze drugi przycisk. Zrobiłeś najpierw w ogóle pierwszy? Nie. No wszystko właśnie. Tu pozamykane. Rany boskie. Tam trzeba wskakiwać, skoczyć na górę. No ale ona mnie tu tak łoi, że to jest jakaś paranoja. No wiem, wiem. Ja nie mogę w ogóle do niej podejść. Apteczki, wiesz? Nie mam tak dużo. Gdzie to się otworzyło? No ja nie rozumiem. No słuchajcie, gdzie to się otworzyło? To są czasówki? Czy jaki grzyb? Może tutaj gdzieś mam wejść, ale a tutaj nie jest tu co? Halo? Oczywiście, że są. A tu. Bardzo dużo. Muszę na nich bazuki zużyć. Nie. No i tu jest kolejny przycisk, już trzeci. O Boże. Boże, ja nie mam jeszcze ani jednego, no. Halina, daj żyć. Nie wiem, gdzie ta furtka się otworzyła. Gdzieś u góry. Furtek od cholery, ciut. Przecież się może przycisk, no jest. U góry. Jakiś. Ale gdzie tam? Aha, jeszcze w okienku nie byłam, dobra. No ale moglibyście mi pokazać? Dziękuję. A, bo ona poszła już. Mhm. No nie, zabiła mnie. Nie wytrzymam. Widzieliście to w ogóle? Lara przeniknęła mi przez klocek. No takich rzeczy to ja jeszcze słuchajka nie widziałam. Ciśnij to. Klocek jak... Jezu, ja mam tylko 14 małych apteczek, słuchaj, ja tutaj dam radę z nią? No, Boże, no nie mogę tam wskoczyć, to jest najcholerie... Bez przesady! Nie no, to ja mam... A co to jest, głaz do przesunięcia, czy co? Tak, musisz go przesunąć, żeby dostać się na manki. No ale gdzie ja mam go przesunąć, jak ani w lewo, ani w prawo? No jak w lewo i w prawo, do przodu go popchać. No ten pierwszy? Jest tylko jeden. Ty, nie da rady do przodu, nie mam rozumiem. Mam tylko jeden klocek. A ty wszedłeś w okienko, ty od drugiej strony masz tam iść. Aha, Boże. No. No ale ona mnie tu łoi, to głupie. Bardzo. A zwłaszcza jak się naładuje, Pinda jedna. No ja mam... Manki mam teraz przejść? Tak. Zrobiłeś pierwszy przycisk, rozumiem? No. Dobrze, to idź manki, ale idź manki... Czy to była czasówka? Czy to była... Nie wierzę. Czy to była czasówka? A tu może mówisz. Do tej dziury mam wejść? Jezu, tylko mów szybko. Nie. Nie, masz iść dalej, mówiłam. Nie wytrzymię, to była czasówka. Aha.
spoko. Ale ty teraz nie masz czasówki, to jest chyba czasówka. Ja nie mam żadnej czasówki jeszcze, ja dopiero pierwszy przycisk zrobiwszy. Nie, to ja nie wiem, gdzie jest ten przycisk, słuchajcie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta furtka, która się teraz otworzyła. No już by dali sobie spokój, przez ściany. Tutaj nie. A może tam koniko? No też nie. Ale co jest z czasówką, jeszcze raz mi powiedz. Nie, nie, nie ma czasówki, ja po prostu nie ogarniam, gdzie mam tutaj iść teraz w takim razie. Naprawdę, nie wiem. Tu? Gdzie się otworzyło? Tu. Tam! O nie, jeszcze ci są, dobra, Boże. Widzę gdzie, okej. Okay. No, 19. Tu? Nie, to jest zamknięte. No nie, dajcie mi spokój już. Ja nie mam pojęcia w takim razie. Ała, nie wiem, przysięgam, autentycznie się poddaję. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta furtka. Tamta jest zamknięta. To gdzie ja mam iść? To jest, gdzie słuchajcie, to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie to jest. Sełko, ratuj. Nie wiem, gdzie ja mam iść. A może ty już ją zabiłaś? Nie. Nawet nie wiesz. Są tu jeszcze jakieś znajdźki? Jezu, gdzieś mi się otworzyło. Ale nie ma na razie czasówki, tak? Nie, nie ma czasówki. Po prostu nie wiem, gdzie się otworzyło. Nie mam pojęcia bladego. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to się otworzyło. Co jest tutaj? No to jest tylko kury. A gdzie się kolejne otworzyło? Znowu mam wejść wyżej? No bo tak, ale ja nie wiem gdzie. Dobra, nieważne. Mam. O Jezus, jak się naładowała. Idzie w cholerę. No i gdzie masz następne? Na dole. No to dobrze, a po na dole? Czekaj, bo to znowu pewnie oni są, tak? Nie, no musisz kurde. Mi powiedzieć, gdzie będzie następne. Chodzę jak debil, wiesz? Dobra, to jest tylko jeden. Nie! Nie, poddaję się, nie mam pojęcia. Nie ma tu moim zdaniem więcej. Ja pierdzielę, serio? Matko, to się otworzyło. Znowu na manki mam iść, tak? Znowu na manki. Ale czemu właśnie na manki? No bo tam dziura była. No to idź tam, tam jest dalej zamknięte. No może to była właśnie czasówka? No ale to jest... Nie, to się dalej świeci, to nie jest czasówką. Nie mam gdzie pojęcia. Jest? Tu. Chryste, panie, no podjęło całkiem wszystkich tu. Ej, no zostaw, zostaw. Nie. Ej, dużą. Możesz mi powiedzieć, gdzie to jest? No ja jestem dopiero... No po tym przycisku, na tym manki. Gdzie... Dobra, nie rozumiem. A byłaś dwa razy na manki, czy raz? Dwa razy. No poszłam drugi raz, ale tam jest zamknięte. Ja mam to otwarte. Gdzie masz otwarte? No właśnie te manki drugi raz. Ale taka dziurka jest. Wlazłem do tego. No dziurki. Jest tam zamknięte. Dlaczego? No to są jakieś czaszki. Nie, ona ginie. Podpaliłem ją. Dobra, nie rozumiem. Ja to mam zamknięte. Nie rozumiem. Może to była czasówka? Wchodzisz na taki klocek i on ją podpala. Jak tam zjedziesz? Weź jeszcze raz... Ale ja mam... Nie, Grzesiek, mam zamknięte. No nie będę tam wchodzić, jak widzę, że jest zamknięte. No, no, ale... Jakiegoś przycisku jeszcze... nie zrobiłam w takim razie. A może to? A może tego przycisku nie zrobiłam? No. Nie wiem. Takie jak się wskakuje na klocki, to takie na wprost. A dobra, tego nie robiłam. A, dobra. No to masz już. I teraz wiem, że muszę iść. I teraz dopiero. No ale to na razie tego kryształka nie zabierzemy. Ona zginęła, ale... Ciul. No nie było to złe.
Dobrze, ale że więcej tego. Ale mi zasadziła, jak się naładowała, wiesz? No właśnie o to chodzi, nie? Że dużo. No i ja to mam dalej zamknięte. No ja nie wytrzymam. Nie wiem, co się od... To nie, dobra, daj. Naprawdę nie chce mi się, kuźwa. Naprawdę. Przysięgam, jak Bogackiego mi się nie chce. To na dole się kolejne otworzyło. To ileż tych przycisków jest? Ja nie ogarniam tego, że chyba piąty przycisk. No dość sporo tych przycisków jest, to trzeba przyznać. Teraz się to w tej dziurze gównianej otworzy. Ja pierdzielę. Ale to jest pewnie koniec, no bo ona pewnie jest bossem, nie? Tak, tak, tylko że no tutaj na razie jeszcze wtryniam jej kryształ, który ona tutaj zostawia. No i coś się otworzyło, ale to tak jakby jeszcze coś tu trzeba. Bo ona musi tu pierdyknąć, przecież była ona ostro teraz na dupie tym. Tylko, a ile mieliśmy? Może tu trzeba dać jeszcze gdzieś trójzęba? No bo mamy tego trójzęba, nie? No mamy właśnie, ale... Nie widzę tutaj nic, gdzie można by było to dać. Bardzo bym był też ciekawy, gdzie to się otworzyło. Ja pierdzielę. Mamy się wrócić, czy jaki czort? Wiesz, że ona jeszcze żyje, nie? To. Dobra, zginęła. Nie, to jest to. To nie. Dobra. Okej. Okay. Jetemy. Jetemy, ale ci powiem, ja nie wiem, o co chodzi. Dałem ten diabeł. A może tu? A tu, pod spodem. Się drzwi otworzą? Same, dobra. I teraz ja mam iść po ten diament, tak? Tak, tylko... Tylko musisz wyłączyć jeszcze ten... Ogień. Coś otworzyło. Sekrety. 4 z 1, słuchajcie. Dobre. Endgame. Czyli koniec. No to udało się. A tu jest jakiś przycisk, pewnie ten. Tak, tylko muzyczka się tam, nie wiem, czy to jest czasówka, wiesz? Aha. I od razu na górę tam. I na górę, bo tam jest do wtrynienia ten wąż. Biorę. No jest. Aha, ona mi oczywiście trójząb chce dać. I pod spodem na dole, jak zejdziesz na dół, to w tej główne takie wejście na środku się otworzyło. I ona tam gada, czyli że... Czyli na sam dół mam zejść, tak? No, na sam dół, no. Ładne tutaj takie różne te, bo to jest jeszcze te literki ci pójdą, wiesz? Sam dół mówisz. O Jezu. Na sam dół. Tu? Tu chyba. Finally the exit. Now it's time to enjoy. Ale miałam wrażenie, że się otwiera jakaś furtka, jedna z dwóch. Nie widziałeś tego? Tak, ja tak samo. Dlatego ten trójząb to jest troszeczkę tak... Mi się wydaje, że może gdzieś się otworzyło, gdzie moglibyśmy się jeszcze wrócić, wiesz? Może jakiś sekret, co? Albo po prostu zabrała ten trójząb jako swój artefakt, po prostu. Może też tak być, no, no. Czy co? No i tam sobie jeszcze literki, jak zrobisz endgame. Mm-hmm. No, trochę ludzi popracowało nad tym. Wydaje mi się, że to chyba też tak było, że... A zresztą muzyczka leci, tak, u ciebie? Tak. Poczekamy. Bardzo ładna zresztą. No, fajne foty. Podsumowanie to ja nie rozumiem tego. Bo mieliśmy ponad program. To zdjęcie Curtisa z Larą. No, też się tak...
zdziwiłem, nawet chyba coś tam powiedziałem. No, no. No ja jej bym widziała. Tak, tak. Jak tam? 34 na 59, nie no, nie, po prostu jakaś żenada w ogóle. Żenada. Nie, coś jest tu skitrane, bo myśmy mieli ponad programy, jeżeli chodzi o sekrety, nie? No, żenuła trochę, ale patrz, jak długo żeśmy poświęcili temu customowi. No tak, tak, ale chcieliśmy go, już mieliśmy, już dawno, dawno mieliśmy w zakładkach. Wydaje mi się, że dużo osób pracowało nad tym, żeby te sale różne, wiesz, każdy coś tam zaprojektował i to wszystko sklecili w jedną całość, bo tutaj było trzy postacie, którymi tutaj sterowaliśmy. No wiesz co, spoko, może być. Znaczy no ode mnie dostaje taką porządną dziewiątkę ten custom, bo był ciekawy moim zdaniem, ta różnorodność, ja lubię różnorodność w customach, to, że tak w ogóle pomysł z wieloma postaciami, trzy różne historie, no zasługuje ten custom na dziewiątkę. Było wiele takich niedociągnięć, którymi można było obniżyć tę ocenę, aczkolwiek no mi się podobało, więc ode mnie dziewiątka. Tak. I myślę, że tak zostanie. Dobry był. Dobry. Niech będzie. Był dobry. Teraz będzie kolejne challengingi. Nie będziemy zdradzać, jakiej. Teraz jest moja kolej. Moja kolej. Ale Grzesiu już dawał sobie radę z takimi challenge'owymi customami. Ale to nie będzie, słuchajcie, very challenging. Nie. Nie, Grzesiu już od tego twórcy grał w custom. On robi ciężkie customy, więc Grzesiu jest w ferworze takiej, wiecie, walki tutaj z TR-em. Także damy radę. Damy radę jakoś. Tak. No to nic innego nam nie pozostaje, jak zaprosić was na ten właśnie desełkowy custom. Już teraz, tak. Gdzieś tam się pojawi niebawem. I tak jest. Bądźcie z nami. Tak. Dzięki, że byliście. Pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Desel. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.